Niecodzienny widok, nieprawdaż? Nawet jeśli przyjmiemy, że znaleźliśmy się 100 lat temu na Górnym Śląsku, spotkać szkockiego żołnierza nie było codziennością. Spotkać ogólnie tak, na Śląsku znajdował się jeden z batalionów osławionego pułku Black Watch. Częściej spotkalibyśmy żołnierzy brytyjskich, włoskich, a przede wszystkim francuskich. Co 100 lat temu ci żołnierze robili na Górnym Śląsku? Spróbujmy sobie odpowiedzieć. Obecność wojsk alianckich na Górnym Śląsku wynikała z Traktatu Wersalskiego, z 88 punktu Traktatu Wersalskiego, który zakładał przeprowadzenie na Górnym Śląsku plebiscytu. Plebiscytu, który miał zadecydować o tym, do kogo będzie Górny Śląsk należeć, do Niemiec czy też do Polski. Aby zagwarantować, by plebiscyt odbył się w sposób uczciwy i sprawiedliwy, nad terytorium plebiscytowym kontrolę przejęła Międzyaliancka Komisja Rządząca i Plebiscytowa na czele ze francuskim generałem Henri Le Rondem. Natomiast bezpieczeństwo terenu plebiscytowego, zarówno przeciwko Niemcom, jak i przeciwko Polakom, zapewnić miały siły międzynarodowe, których gro składało się z wojsk francuskich, a wspierane były przez wojska włoskie i wojska brytyjskie. Ich przybycie w roku 1920 wywołało na Górnym Śląsku rzeczywiście przede wszystkim wielką ciekawość części ludności, aczkolwiek ludność nastawiona proniemiecko widziała przede wszystkim w obecności wojsk francuskich okupację i policzek wobec narodu niemieckiego, gdzie zresztą obecność wojsk okupacyjnych w innych częściach Niemiec, francuskich czy brytyjskich, nadal też miała miejsce. Jakie oddziały przybyły na Śląsk? Kogo wysłali Francuzi? Gro sił francuskich składało się z 46. Dywizji Piechoty Alpejskiej, więc w jej skład wchodziły oddziały szaserów alpejskich, czyli strzelców alpejskich. I tutaj od wielu, wielu dziesięcioleci, chyba spowodowany przez Brytyjczyków, pokutuje pogląd, że Francuzi przekonani byli, iż tereny Górnego Śląska są terenami górzystymi. Dlatego wysłali tutaj oddziały górskie, właśnie strzelców alpejskich. Pogląd ten bodajże właśnie wymyślili Anglicy, którzy, jak dobrze wiemy, lubią naśmiewać się ze Francuzów. No i często pojawia się on nawet w polskiej historiografii. No, jeśli przyjmiemy, że Francuzi nie mieli map, być może tak było. Jeśli przyjmiemy, że Francuzi rzeczywiście byli głupi, rzeczywiście tak było. Ale musimy pamiętać o tym, że w czasie I wojny światowej francuscy strzelcy alpejscy urośli do miana jednostek elitarnych. Owszem, w początkowej fazie wojny walczyli w górach, w Wogezach. Później, kiedy ten odcinek frontu się uspokoił, brali udział w normalnych działaniach wojennych i na innych odcinkach frontu zachodniego, gdzie byli doskonałymi żołnierzami. Byli więc elitą armii francuskiej. Ich przysłanie na Górny Śląsk mogło być wręcz przeciwnie, nie dowodem głupoty wojsk francuskich, ale właśnie chęcią pokazania, iż na utrzymaniu sytuacji na Górnym Śląsku Francuzom należy. Dlatego też przysyłają swoje elitarne oddziały. O zaangażowaniu Francuzów w górnośląskie siły niech świadczy również fakt przysłania czołgów. Na ulice śląskich miast wyjechały czołgi Renault FT, które rzeczywiście na mieszkańcach musiały zrobić wielkie wrażenie, gdyż pewnie niewielu z nich, oprócz tych, którzy oczywiście służyli w czasach Wielkiej Wojny, spotkało się z tym nowym rodzajem broni. Siły brytyjskie, które dwukrotnie pojawiły się na Górnym Śląsku, składały się ze oddziałów piechoty. Przysłano m.in. drugi batalion pułku Black Watch, batalion kiltowy. Żołnierza tego pułku mogliśmy zobaczyć na pierwszym filmiku. Przysłano również bataliony irlandzkie. Wynikało to z tego, że w czasach niepokojów w Irlandii, trwania irlandzkiej wojny o niepodległość, Brytyjczycy nie do końca byli pewni lojalności oddziałów takich jak Royal Minster Fusiliers, którzy wywodzili się w znacznej mierze z południa Irlandii, byli katolikami, mogli więc być niezbyt pozytywnie nastawieni wobec tego, co w Irlandii
się działo, to znaczy co Brytyjczycy w Irlandii wyprawiali. Siły brytyjskie były najmniej liczne na Górnym Śląsku, ale według brytyjskich opracowań pojawiły się także na Górnym Śląsku brytyjskie czołgi, co najmniej 4. Niestety nie wiem jakiego typu, nie spotkałem się również z żadną ich fotografią na Górnym Śląsku. No i obok Brytyjczyków i Francuzów pojawiły się również wojska włoskie. Głównie oddziały piechoty, artylerii. Dopiero po trzecim powstaniu śląskim pojawiły się jednostki strzelców alpejskich, włoskich strzelców alpejskich. Oddziały te rozlokowane były na całym terenie plebiscytowym, głównie jednak w większych miastach. Zadaniem wojsk alianckich na Górnym Śląsku było utrzymanie porządku, zadbanie o uczciwy przebieg plebiscytu, zabezpieczanie granic obszaru plebiscytowego. Nie były to zadania typowo policyjne, aczkolwiek wielokrotnie żołnierze alianccy uczestniczyli w tego typu akcjach, zabezpieczanie demonstracji, wieców. Bardzo często zresztą kończyło się to przemocą, szczególnie przemocą skierowaną ze strony francuskiej w stosunku do Niemców i odwrotnie. Te dwie nacje po I wojnie światowej, a i wcześniej, naprawdę się nienawidziły i dla Francuzów, którzy znajdowali się tutaj, rzeczywiście traktowali to miejsce jako okupację. Podobnie Niemcy nie byli dobrze i pozytywnie nastawieni wobec żołnierzy francuskich, dlatego też pośród żołnierzy francuskich będzie najwięcej ofiar. Będą ginąć w zamachach przeprowadzanych przez Niemców, będą ginąć w zamachach bombowych, będą ginąć także czasem stając po stronie powstańców. Aczkolwiek życie żołnierzy alianckich na Górnym Śląsku to nie tylko były właśnie te kwestie związane z zabezpieczeniem porządku. W listach, w dokumentach dominuje nuda. Dominuje nuda służby w obcym kraju, w obcym miejscu, często pośród ludzi, którzy właśnie nie byli pozytywnie nastawieni. Z nudą oczywiście próbowano walczyć w różnoraki sposób. Zawody sportowe, Brytyjczycy urządzali nawet podobno mecze w polo i zachęcali swoich żołnierzy do tego, aby korzystać z boisk, które znajdowały się na Górnym Śląsku i grać po prostu w piłkę nożną. Żołnierze szukali towarzystwa, oczywiście towarzystwa kobiet, dlatego też wielkim problemem była prostytucja. Problemem, który był zarówno problemem dla wojskowych, głównie oficerów, bowiem żołnierze oczywiście zarażali się chorobami wenerycznymi, ale był również problemem dla miejscowej ludności. Większość jednak prostytutek, które pojawiły się na terenie Górnego Śląska, przyjechało po prostu z zewnątrz, głównie z terenów Niemiec. Zresztą one też głównie zarażały żołnierzy. Oczywiście nawiązywały się romanse pomiędzy kobietami miejscowymi i żołnierzami, głównie francuskimi, którzy byli lepiej nastawieni do ludności propolskiej lub górnośląskiej. Nawet po dzień dzisiejszy w rodzinnych albumach mieszkańców wielu górnośląskich miejscowości znajdziemy wspólne zdjęcia wykonane z żołnierzami francuskimi. Rzadziej lub praktycznie wcale nie spotkamy takich zdjęć z żołnierzami brytyjskimi lub włoskimi. Dlaczego? Brytyjczycy i Włosi chyba nieco bardziej poważnie traktowali swoje obowiązki tutaj na miejscu. Francuzi, poczynając od najwyższych oficerów, po żołnierzy niższych szczebli, nastawieni jednak byli propolsko. Patrzyli na swoją misję tutaj jako właśnie próbę zapewnienia Polsce tych terenów. Dlatego brutalnie będą tłumić demonstracje antyniemieckie, no i brutalnie postępować wobec Niemców. Brytyjczycy i Włosi starali się chyba wykonywać właśnie swoje obowiązki w sposób bardziej obiektywny. No ale jak to bywa w historii, jeśli pojawia się obiektywizm którejś stron, to druga strona może go odczytywać jako postępowanie wręcz odwrotne. Dlatego po dzień dzisiejszy istnieje przekonanie o proniemieckiej postawie żołnierzy brytyjskich czy proniemieckiej postawie żołnierzy włoskich. O żołnierzach włoskich i ich postępowaniu mówiliśmy sobie przy okazji innego odcinka, ale czy można mówić, że Brytyjczycy byli proniemieccy? Oczywiście, niektórzy z oficerów brytyjskich w komisji zasiadającej międzysojuszniczej mieli nastawienie proniemieckie, które bardziej wynikało z tego, że po prostu nie lubili Francuzów. Zresztą niektórzy z wojskowych brytyjskich bardzo krytycznie oceniali brytyjskich członków komisji międzysojuszniczej.
jako ludzi, którzy po prostu nie są fachowcami. Sami żołnierze brytyjscy nie lubili współpracować rzeczywiście z Francuzami, ale przeprowadzali wspólne akcje, w których nawet ginęli żołnierze brytyjscy. Znana jest akcja, która miała miejsce w Opolu, gdzie wspólny patrol brytyjsko-francuski dokonał rajdu na mieszkanie, w którym, które zamieszkiwali podejrzani o działalność proniemiecką bojówkarze. I w wyniku tego rajdu śmiertelnie poszczelony został jeden z brytyjskich żołnierzy. Wspominaliśmy o tym, iż żołnierzy alianckich na Górnym Śląsku spotykała oczywiście także śmierć. Straty bojowe raczej nie były wielkie. Jeśli chodzi o Włochów, 25 osób. Jeśli chodzi o Francuzów, znacznie więcej. Brytyjczycy w zasadzie tę liczbę można by było ograniczyć do 3 żołnierzy, którzy zginęli z rąk ludzi tutaj mieszkających. Co ciekawe, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo żołnierzy alianckich utonęło, przebywając tutaj. Widocznie powodem chyba była ta nuda, szukali rozrywki, a może nie doceniali tego, jaką rzeką jest Odra. Wielu popełniło samobójstwo, wielu zostało zamordowanych albo uległo wypadkom popełnionych przez samych ich wspólnych kolegów. Zdarzały się dezercje. Co ciekawe, dosyć sporo dezercji zdarzało się wśród żołnierzy włoskich, którzy na przykład podejmowali pracę na kopalniach górnośląskich i byli tam znajdowani później przez żandarmerię wojskową, no bo okazywało się, że zarobek na górnośląskich kopalniach był lepszy niż żołd w armii włoskiej. Ta obecność na Górnym Śląsku żołnierzy alianckich w zasadzie dzisiaj nie ma żadnego przełożenia na to, co na Górnym Śląsku jest i co istnieje w świadomości, czy Górnoślązaków, czy w ogóle w świadomości polskiej. Owszem, wychodzą opracowania naukowe, artykuły, które opowiadają o obecności tutaj wojsk alianckich, ale gdy powiemy komuś o Brytyjczykach, Francuzach na Śląsku, najczęściej reakcją jest zdziwienie. Pozostałe mogiły żołnierzy francuskich. W Gliwicach, w Parku Kozielskim znajduje się pomnik i mogiła poległych na Górnym Śląsku Francuzów. Nie pozostał ślad po kwaterze brytyjskiej w Opolu na cmentarzu na ulicy Wrocławskiej. Niestety różne zawirowania doprowadziły do tego, że mogiły blisko 30 spoczywających tam żołnierzy brytyjskich zniknęły. Nie ma grobów włoskich. Włosi ekshumowali ciała swoich żołnierzy i wywieźli do Włoch. W Koźlu był pomnik żołnierzy włoskich, niestety zaginął. W zasadzie jedynym miejscem, gdzie obecnie możemy zauważyć obecność żołnierzy alianckich, ich obecność 100 lat temu na Górnym Śląsku, są filmy. Przede wszystkim serial Blisko coraz bliżej, opowiadający sagę śląskiej rodziny, gdzie mamy przykład obecności żołnierzy francuskich, gdzie jeden jest nawet krewnym dezertera, synem dezertera z wojny 1870-71 roku. A filmem, który bardzo ładnie pokazywał obecność wojsk alianckich na Górnym Śląsku, był film zrealizowany w miejscu, w którym się znajdujemy. No może nie dokładnie w tym budynku, ale w tej miejscowości, Czerwionce. Film dosyć mocno zapomniany, Rodzina Milcarków, który opowiada fikcyjną historię z czasów wczesnego powstania śląskiego, ale film, gdzie wyraźnie widzimy żołnierzy francuskich, brytyjskich oficerów, ciężarówki z żołnierzami przemierzającymi ulice śląskich miast. I w zasadzie są to jedyne ślady obecności żołnierzy brytyjskich, francuskich czy też włoskich na Górnym Śląsku.